moi drodzy, dzisiaj mamy głośniki Ground Zero GZT2-30T po wymianie cewek. Cewki tutaj już w tym momencie dojrzewają, jeżeli chodzi o ich mocowanie. Zostały wymienione ze starych, spalonych, które sobie tutaj obok przywają. Tak wyglądają stare. Cewki te były wymieniane gdzieś chyba u kogoś. Z tego co widzę, były wymieniane, nawijane przez kogoś ręcznie. Świeci się cała cewka, ona była pokryta jakimś preparatem. Prawdopodobnie jest jako to jakaś masa żywiczna. No niestety przegrzały się, ktoś dał ostro w palnik i pewnie by jeszcze służyły, ale niestety nie ma rzeczy niezniszczalnych. Także tutaj mamy dowód na to, jak można uśmiercić taki fajny głośniczek. Cewki były wykonane na karkasie aluminiowym z izolatorem papierowym, do tego drut miedziany, nawojowy, pokryty prawdopodobnie jakąś żywiczną masą, która się tutaj nam pięknie teraz świeci jak psu jajca. Niestety nie zostało to przeczyszczone po nałożeniu i spowodowało to słabe odprowadzanie ciepła z tego drutu nawojowego. No a w dalszej części też pogorszenie jego zdolności przekazywania mocy na ruch mechaniczny. Obniża to potencjalnie moc RMS, a moc RMS jest to tak naprawdę odporność termiczna głośnika na podaną jemu moc. Czyli im bardziej głośnik odpromieniowuje ciepło, tym więcej mocy może przyjąć i się przy tym nie spali. Jak wiemy, nie są to duże cewki, nowe cewki są dokładnie takie same, więc podejrzewam, że tutaj rewelacji nie będzie, jeżeli chodzi o polepszenie właściwości i w sumie nie o to tutaj chodziło. Chodziło o to, żeby te głośniki przywrócić do oryginalnych właściwości, które miały i możliwości. Nie ma tutaj żadnego tuningu. Witajcie w wytwórni basu. Dawno się nie pokazywałem tak w sumie live. Nie wiem, na ile mi starczy karta pamięci w moim smartfonie zapchanym już. Dzisiaj mamy na stole dwa głośniki Ground Zero GZTW30T. W głośnikach wymieniane były cewki oraz dolne resory. Już to wszystko nie tu podsycha, za chwileczkę będziemy montować. W międzyczasie przyjechały tutaj głośniki do naprawy. Jest to Lanzar 12 Max, jakiś tam w stylu Magnat Powerbull głośnik. Mamy też głośnik od Darka, który przyjechał niedawno i przywiózł mi takie stare jakby części od głośnika. Coś z niego zrobimy. No i jest też głośnik Paying. Słabo widać, bo tu jest ciemno. Z którego też będziemy robić ludzi. Musimy go naprawić. Coś tam się z seweczką dzieje. W tym momencie w wytwórni basu jest mało miejsca, trochę rupiciarni się porobiło, musimy się tu zorganizować jeszcze. Tutaj trochę gratów do naprawy też leży, czekają na swój moment. Siedzimy, dubiemy. Naprawy odbywają się tutaj w tym miejscu. Głośniki tutaj już podejrzewam podeschły, można odwrócić. Tak wygląda głośnik GZTW30T.